dzisiejszych czasach mamy do czynienia z ogromną liczbą maszyn i urządzeń w wielu różnych branżach. Z uwagi na ich różnorodność, a co za tym idzie mnogość części, często zdarza się, że pewne elementy nie są produkowane seryjnie. Stąd też pojawia się problem z ich dostępnością. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów branży rolniczej, firma Mizar podjęła zdecydowane kroki celem rozszerzenia oferty części zamiennych. Po przeprowadzeniu przez nas serii testów przy użyciu urządzenia udostępnionego przez firmę Habot 3D, zdecydowaliśmy się wkroczyć na rynek druku 3D z usługą małoseryjnej produkcji trudno dostępnych części zamiennych. Przedstawiamy Państwu profesjonalną drukarkę Habot 3D F300. Drukarka Habot F300 to urządzenie przemysłowe pozwalające otrzymać wysokiej jakości wydruki w technologii FDM, polegającej na budowaniu obiektyw trójwymiarowych z tworzyw termoplastycznych. Urządzenia tego typu wykorzystuje się m.in. w motoryzacji, przemyśle lotniczym i zbrojeniowym, podlewnictwie, a nawet w architekturze. Bogata paleta materiałów o różnych właściwościach umożliwia optymalne dostosowanie drukowanego elementu do jego przeznaczenia. Wymienne dysze o różnych średnicach pozwalają optymalizować czas wydruku i precyzję odwzorowania szczegółów drukowanego elementu. Niewątpliwą zaletą prezentowanego modelu jest duże pole robocze, dzięki któremu możliwe jest drukowanie elementów o wymiarach do 30 cm. Dzięki zamkniętej komorze roboczej zniwelowane jest ryzyko zniekształcenia wydruków związanych ze skurczem przetwórczym. Proces poziomowania odbywa się w sposób półautomatyczny. Kalibracje ułatwiają wskazówki wyświetlane na dotykowym ekranie, a obsługa urządzenia nie powinna sprawić trudności laikom i w pełni zadowoli zaawansowanych użytkowników mających doświadczenie z drukarkami 3D. Zapraszamy Państwa na kolejne odcinki, w których postaramy się zaprezentować efekty naszych testów.